Witam dzisiaj z pięknego Schwarzwaldu. Dziś porozmawiamy o sukcesie i zdrowiu. Do zobaczenia w następnej części. Sukces i zdrowie. Jak ma się jedno do drugiego? Wielu ludzi twierdzi w komentarzach i nie tylko w takim powszechnym mniemaniu, że dążenie do sukcesu to ma konsekwencje zdrowotne, że to tylko garb wyrośnie, że nabawisz się choroby serca albo czegoś innego i co z tego będziesz miał. I tutaj przeczytam jeden z komentarzy, to jest taki typowy komentarz. Dziękuję z góry Gromixowi za to. Gromix napisał: a co jeśli ekstremalnemu dążeniu do celu towarzyszy ciągły stres? Czy ceną za to nie jest zdrowie? I tutaj właśnie w tym nagraniu odpowiem Gromixowi i każdemu z was, jak się ma sukces do zdrowia i czy rzeczywiście nadmierne dążenie do celu, do sukcesu trzeba przypłacić złym zdrowiem, chorobami i tak dalej, i tak dalej. Zacznijmy od pierwszego aspektu. Z pewnością znacie taką zależność, że ludzie, którzy przechodzą na emeryturę, byli po prostu, powiedzmy, pracownikami przez długie lata życia i marzyli o tym, żeby przejść na emeryturę, że w końcu będą mogli odpocząć, że nic nie robić, że spędzać czas może przed telewizorem, może właśnie z rodziną, z bliskimi, jeść i być może pić i w każdym razie nie wysilać się zbytnio, że ci ludzie niedługo po emeryturze umierają. Podczas gdy ludzie, którzy nie przechodzą na emeryturę, znaczy w takim sensie, że na przykład są przedsiębiorcami i są niby w wieku emerytalnym, ale dalej pracują. Albo na przykład oficjalnie przeszli na emeryturę, ale sobie dorabiają, jakiś biznes rozkręcają, albo gdzieś jeszcze pracują, pomagają na przykład w biznesie dzieci, albo w jakiś inny sposób. Ci ludzie są zaskakująco zdrowi i po prostu dłużej żyją. Jak to jest, że właśnie dążenie do celu sprawia, że ci ludzie są zdrowsi i najwyraźniej dłużej żyją? To nie jest tylko mój wymysł, to jest doświadczenie życiowe. Każdy z was ma takie doświadczenie, że ludzie, którzy mają jakiś cel w życiu, którzy widzą sens swojej egzystencji, że do czegoś w dalszym ciągu dążą, oni są po prostu zdrowsi i bardziej długowieczni. Najwyraźniej mają po co żyć i mają świadomość tego, że coś jeszcze w życiu chcą dokonać, że coś jeszcze w życiu chcą zrobić i to trzyma ich właśnie na tym świecie, to trzyma ich przy życiu i często przy zdrowiu. Nie mówiąc już o takich efektach psychologicznych, że jeśli masz coś, co cię napędza, co cię motywuje, no to po prostu to jest jakby eliksir młodości, to jest eliksir zdrowia. Oczywiście całkiem czym innym jest coś takiego, że ktoś pracuje z przymusu, że ktoś pracuje, bo musi zarobić na życie, bo musi się utrzymać przy życiu, ale nie lubi tego, nienawidzi tego, co robi i to oczywiście powoduje choroby. I to jest to, co większość ludzi doświadcza w życiu i stąd właśnie biorą się takie poglądy i takie mniemania, że dążenie do celu albo nadmierne dążenie do celu powoduje choroby. Jest coś takiego, jeśli przeczytaliście moją książkę Umysł miliardera, to ja to tam opisuję. Jest różnica między pozytywnym a negatywnym stresem. Pozytywny stres to jest po prostu bardzo dużo rzeczy do zrobienia, które są związane z tym, że coś chcesz osiągnąć, że do czegoś dążysz, że coś cię nakręca i po prostu chcesz jak najwięcej działać, jak najmniej spać przy tym, jak cały czas jakby pracować, to jest pozytywny stres. Natomiast negatywny stres to jest coś takiego, że to coś cię dołuje, coś jesteś przymuszany do robienia pewnych rzeczy, których nie lubisz, nienawidzisz. To jest po prostu egzystencjalna w jakiś sposób konieczność. Jesteś jakby mentalnym niewolnikiem albo po prostu jesteś zależny od innych, być może nie decydujesz sam o swoim życiu i wtedy to jest bardzo negatywny stres. Oczywiście, że wtedy to jest chorobliwe. Tudzież wtedy to jest niezdrowe i powoduje choroby. To jest jedna rzecz. A druga rzecz
to jeśli by rzeczywiście tak było, że to nadmierne dążenie do celu, jakby nie rozumieć słowa nadmierne, ja nie rozumiem, co to może być nadmierne dążenie do celu, no ale załóżmy, ekstremalne, nadmierne dążenie do celu i ten właśnie pozytywny stres z tym związany, jeśli ceną za to byłoby zdrowie, no to jak wytłumaczyć fakt, że przeciętny miliarder żyje kilkanaście lat dłużej i jest o wiele zdrowszy od przeciętniaka. Jak to wytłumaczyć, że że miliarderzy przeciętnie żyją właśnie kilkanaście lat dłużej i są o wiele zdrowsi od przeciętniaków, skoro niby to dążenie do celu jest takie niezdrowe? Najwyraźniej nie jest tak. Najwyraźniej ludzie, którzy właśnie nie mają tego drive'u, nie mają tego napędu, nie mają tej motywacji, po prostu krócej żyją i po prostu są bardziej chorobliwi. Być może jest tak, ktoś może powiedzieć, no dobrze, ich na to stać. No właśnie, dzięki temu, że masz to dążenie do celu, że osiągasz takie rzeczy, możesz sobie pozwolić na lepszą opiekę zdrowotną, możesz sobie pozwolić na być może jedzenie, na jakieś, powiedzmy, zabiegi, na jakieś używki czy dopalacze, czy odwie co, na które inni ludzie sobie nie mogą pozwolić, czy przeciętny człowiek nie może sobie pozwolić, no ale on jest sobie temu sam winny, no bo tak jak mówię, to jest spowodowane tym, że dążysz do celu, że osiągasz, że masz ten kapitał, który może ci zapewnić o wiele lepszą opiekę zdrowotną i być może przedłużenie życia i no, polepszenie twojego zdrowia. Ciekaw jestem waszego zdania na ten temat. Tutaj pod spodem proszę o komentarze. Jeśli ten film ci się podobał, udostępnij ten film znajomym, bliskim. Kiedyś ci za to podziękuję. Ja tutaj mówię o robieniu rzeczy wielkich, o sukcesie na skalę miliarderów. Jak myślą, jak działają najlepsi przedsiębiorcy na świecie. Mówię też trochę o ekonomii, o pieniądzu, o kryptowalutach. Także jeśli ten film ci się podobał, to z pewnością spodobają ci się moje inne filmy. Zapraszam cię do ich oglądania. To tyle na dziś. Z pięknego Schwarzwaldu dokonajmy dziś czegoś niezwykłego.